Dzisiaj pogadamy sobie o Sylwestrze. Jak wiecie, dzisiaj jest Sylwester, chociaż jak my to nagrywamy, to dzisiaj wcale nie jest Sylwester. No i te okulary z kadru. Czy wy lubicie Sylwestra? Bo ja nie lubię. Dlaczego? Bo nie wiem, no to jest takie głupie. No w sumie to jest taka sama noc jak każda inna, tylko że no kończy się rok i zaczyna się następny. Z czego się ludzie cieszą, że są starsi o rok? Na przykład taka 50-letnia babcia, czy ona myśli, że się cieszy, że jest 50, ma teraz 1 lat, a nie 50 zwykłe? Myśli, że ona się cieszy, że jest coraz bardziej stara, że mnie się większe zmarszczki i że przyszłość wcale nie będzie lepsza niż jest teraz. To każdego zbliża do jakichś egzaminów, do jakichś trudnych rzeczy. No wszystko zbliża do egzaminów. Czas, po prostu czas. W sumie jak już jest ten Sylwester, no to dobra, no można się pobawić tak, ale nie wiem, no i jeszcze wszyscy później mówią: no, gdzie byłaś na Sylwestra? Fajnie było. Do której siedzieliście? Ale wiesz co, ja to byłam na takiej fajnej imprezie, a ty na pewno byłaś słabszej. No, a ja lubię Sylwestra, no bo ja jestem na razie jeszcze młoda i dlatego chcę być starsza i takie tam śmieci, żeby być już taka fajna. Na razie też jeszcze mam ten etap, że chciałabym być starsza, ale no ale w sumie trochę nie chcę jeszcze tej przyszłości i tego. Ja się bardzo boję przyszłości, że siedzieć do późna? No, chyba każdy lubi tak. Ja też lubię, bo ja nie wiem, jak to ująć w słowach, bo ja jednocześnie nie lubię spać i lubię, bo nie lubię spać wieczorem i w ogóle, że ale rano nie, to lubię. Starsza, ja bo lubię starszą babcię, bo ona nie lubi jakby kłaść się szybko, ale za to lubi długo spać, na tak, do 12. Tak, dokładnie. Wiesz co, ostatnio zrobiłam? Była druga w nocy, a ja nie spałam. Dlaczego? Nie oglądałam żadnego fajnego filmu. Nie grałam w karty z psami w gajerach. Nie grałam na komputerze, ja po prostu nie mogłam zasnąć. Ja mam takie coś, że ja nie mogę zawsze zasnąć, nie mogę. Ja też. Tylko że ty, jak zasypiasz, znaczy jak się dzieje położę spać, to ty jesteś za jakieś 15 minut śpiąca. No, nie, właśnie, wczoraj, czy dzisiaj, czy nie wiem jak to powiedzieć, no to wczoraj, no to miałam takie coś, nie lewituj, że po prostu gdzieś się kładłam z boku na bok, tak się miotałam i w ogóle, a tutaj nic, nie mogłam w ogóle zasnąć, słuchasz mnie czy nie? A i jeszcze jedno, lubicie fajerwerki? Ja kiedyś byłam na Sylwestrze z taką koleżanką, która po prostu miała jakąś korbę na punkcie fajerwerków. I ona tylko biegała od okna. Fajerwerki, fajerwerki! Biegała od okna do okna, od okna do okna, od okna do okna. Od okna do okna. I wszędzie patrzyła. A, fajerwerki, a, fajerwerki, a. Oglądała i w ogóle nie chciała nic robić. Siedziałyśmy chyba z godzinę, biegałyśmy od okna do okna, oglądając fajerwerki. Jakby po prostu to było jakieś nie wiadomo co. Ile ona ma lat? 2? Wracaj tu, ty obskurniaku. Jeszcze jedna rzecz, bo dużo osób pisze, że nie było filmiku na 6000 subów, mówiłyśmy, że nie będzie, i na 7000, które już chyba są, też nie będzie. O. Nie będzie, bo po prostu nie mamy pomysłu. No. Nie, na 10 będzie na pewno. Na pewno. Jeśli dobędziemy 10, to na pewno coś zrobimy fajnego. I jeszcze na pewno coś będzie fajnego i wiemy co, i wiemy co w jedynce, ale wam nie powiemy na razie, bo to będzie niespodzianka. Taki surprise! Na rok naszego pobytu na YouTubie. Który minie 21 stycznia. Czyli już bardzo niedługo, bardzo niedługo. Ogarniasz, że to tak szybko minęło, co nie? Na początku tak strasznie się nie przygotowaliśmy do tego. No. Pierwsza subskrypcja, a my... 10 subskrypcji. A później jak miałyśmy 100, to prawie siknęłyśmy z radości i tak w ogóle tak nie mogłyśmy.
No, a teraz już mamy 70, więc no dla nas to naprawdę jest nasa. Bo wytnę to, naprawdę to wytnę. No dlaczego? Bo to jest wredne. Dlaczego? Nie, to jest takie nie skromne. Ale nie, bo chodzi mi o to, że my mamy już 7 tysięcy, no to teraz jakbyś miała 100 subskrypcji, no to by było strasznie dużo dla ciebie, no nie? Myślałam, że 7 tysięcy to jest mało dla ciebie. A to nie! A to nie! Nie, 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 nie. 7 tysięcy to jest dużo, bardzo mocno dużo. To jest strasznie dużo. W ogóle to ile osób? 7 tysięcy osób ogląda ten kanał. To jest... głupie. Ej, młodsza podlito wieśniak, tak, przeczytam komentarz, że i ktoś napisał, że tak, zgadzam się, młodsza podlito wieśniak. Nie, nie zgadzam się z tym, ja nie jestem wieśniakiem. Osoba, która napisała ten komentarz, widz, jest po prostu moim idolem. Mój idol, człowiek, który napisał ten komentarz. Właśnie, i jeszcze, uwaga, miałyśmy to sobie w tym vlogu już bardzo dawno temu, bo to się pojawiło pod vlogiem tam, co mówiłyśmy o hejterach. No po prostu best komentarz ever. Jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałam. Uwaga, komentarz. Po prostu ten człowiek to jest mój mistrz. Długo się zastanawiałam, czy zrobić tak, żeby ocenzurować jakby kto to napisał, bo żeby się z niego tak mocno nie śmieć, że to właśnie ta osoba. Czy zostawić to? No i pomyślałam sobie, że lepiej to wymarzę, żeby ona nie miała do mnie pretensji do nas. Bo, ale nie, no to jest po prostu najlepszy komentarz od prawie roku, kiedy jesteśmy właśnie na tym YouTube. A nie, jeszcze były takie. Ale to jest najlepszy komentarz. Czy jeśli ktoś uważa, że jeśli ktoś nie je mięsa, to jest hejterem. No po prostu mój mistrz. Czy ktoś właśnie je chyba mięso? Jak ktoś nie je mięsa, to jest hejterem. Nie, że ktoś je. Jak ktoś nie je, proszę bardzo, jeszcze raz. Teraz pytania do was, tradycyjnie. No to tak, czy lubicie Sylwestra? Co robicie w Sylwestra? Weź siebie, bo po prostu szlak no mnie za chwileczkę trafi. Mów. I jeszcze na łyżwę. Znowu. Czy lubicie Sylwestra? Czy lubicie fajerwerki? Aż tak do obłędu jak moja koleżanka, czy tylko trochę? Weź to, nie udawaj, że ja to, że mówisz to ty, bo to ja mówię. To już chyba będzie wszystko na dzisiaj i... Do zobaczenia w następnym vlogu. A, i jeszcze jedną rzecz, przyznajcie, szybko był. Wyjdź stąd, bo mnie szlak jasny zaraz trafi. Lecę tak, niczym tak. No mów, szybko, bo mnie to ciekawi. Szybko był ten vlog po tym, który robiłyśmy na święta, co nie? Bo zawsze są rzadko te vlogi, a tak to był często. Lecę, bo chcę, lecę coś tam, coś tam, coś.